Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmie. Jest godzina 9. Ja, jak widzicie, jeszcze w piżamie, pod kocem, z pieluchą na szyi. Co prawda jest już zdecydowanie lepiej, jest poprawa, ale na noc się jeszcze wysmarowałam maścią, także za chwilę idę się ogarnąć. Szymonek tutaj rządzi, Antoś jeszcze śpi. Za oknem pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, wczoraj było tak pięknie, a dzisiaj jest ponuro, jest wiaterek. Ma być 100% opadów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jednak nie, bo chciałam wyjść z dzieciakami na dwór. Musimy też iść na zakupy spożywcze, więc no, mamy taki aktywny dzień. Także nie przedłużam, zapraszam Was na weekendowego vloga z nami. No i moi drodzy, ja się już ogarnęłam. Szykuję właśnie pieskom jedzenie. Tutaj mam w misce. Za chwilę będę się brała też za nasze śniadanie, ale muszę najpierw tutaj ogarnąć zlew, bo ze wczoraj zostało mi troszeczkę naczyń do umycia, także szybciutko muszę to umyć. Jak słyszycie, ekspres mi się już załączył, więc za chwilę będę robić sobie kawusie. Rozpadało się tak swoją drogą. Nie pada mocno, pada mrzawka, no ale jednak już nie pójdziemy za bardzo na jakiś spacer, chyba że przestanie padać, ale wątpię w to. Jedynie pójdziemy na zakupy, bo musimy zrobić no dość duże uzupełnienie, bo przez ostatnie dni praktycznie nie byłam za bardzo, także no nie ma już nic specjalnego w lodówce, więc musimy iść na te zakupy. Ja teraz robię sobie kawkę, no i ogarniam tutaj kuchnię. Śniadanie zjedzone. Szymonek przed chwilką poszedł na drzemkę, także ja się teraz biorę za ogarnięcie mieszkania, a dokładniej toalety i prysznica, bo jest, słuchajcie, tyle włosów od Zeusa, że to jest jakaś masakra. Odkurzyłam sobie tutaj pokój, korytarz i kuchnię, no i zostały mi właśnie tylko łazienki jeszcze do ogarnięcia, także póki Szymon śpi, Antoś też leży i ogląda bajki, to idę sobie to ogarnąć. Na dworze też byłam i powiem Wam, że
Nie jest wcale źle, gdyby nie było deszczu. W sensie pada sobie delikatna mrzawka, jest 6 stopni na plusie. No ale jakby nie było deszczu, to by było już super. Także tak to na tą chwilę wygląda. Zobaczymy, jak będzie później, a teraz lecę. Łazienki posprzątane, w miarę szybko poszło, także super. Ja dopijam sobie kawkę, czekam, aż Szymonek wstanie z drzemki, no i będziemy ruszać na zakupy. Mam nadzieję też, że przestanie padać, a po prostu będzie padać troszkę słabiej. Szymcio właśnie wstał, także pomalutku się ogarniamy i będziemy lecieć na zakupy. Pogoda jest bez zmian, cały czas pada. Raz mocniej, raz słabiej. Do tego dochodzi wiaterek. Też momentami jest taki mocny, że no nie za fajnie, ale nic nie zrobię. Musimy się ogarniać i lecieć. I im szybciej to zrobimy, słuchajcie, tym lepiej. Wyszliśmy właśnie z domu. Pada, pada, pada. Ale jest ciepło, więc tyle dobrze. Wróciliśmy przed chwilką do domu, ale powiem wam, że to jak się rozpadało i do tego dochodzi wiatr, to jest jakaś masakra. Zmokliśmy bardzo, we wózku to mogą pływać rybki, dosłownie. Ale kupiłam praktycznie wszystko to, co chciałam, bo nie mogłam się z tym wszystkim zabrać. Ledwie z tymi zakupami doszłam do domu, ale jestem zadowolona. Także oczywiście byłam i w Aldiku, i w Jumbo. Zaczniemy sobie od Aldika. Mam tu pełną i dość ciężką siatę. No i pierwsze, co my tu mamy, to jest Kinder Surprise.
Są teraz w Aldiku w promocji, także wziąłam jedno opakowanie. Ogóreczek na kanapeczki do sałatek. Bułeczki. Chciałam wziąć chlebek, ale już niestety nie było, także wzięłam bułeczki 6 sztuk. Słuchajcie, wino. Będę robić grzańca dzisiaj. Także wzięłam jeden kartonik wina czerwonego. Jeden kartonik tutaj przecieru pomidorowego. Halo? Bo będę robić pizzę, także halo? Jeden imbir. Tutaj Antoś sobie wziął M&M's brownie. Także będziemy zaraz próbować. Proszę bardzo. Dalej soczek malinowy. I do normalnego picia, i do grzańca dobry. Tak, proszę się teraz podzielić. Tutaj jest Antosia shake czekoladowy. Szymon miał też wanilowy, ale go już zdążył w sklepie wypić. Co? Słuchajcie, bo muszę mu to teraz otworzyć. Proszę bardzo, ale nie wszystkie. Gdzie jest pudełeczko? Zaraz wam nasypię. Daj. Proszę bardzo. No, na pół macie. No. Dalej wzięłam paróweczki na śniadanie i na kolację. Czteropak tuńczyka jest akurat w promocji, także wzięłam, ona nawet słomka się wzięła od tego shake albo innego. Co ja tu dalej mam? Śliwki akurat w promocji są. Paragon. Główka seleru, bo będę robić dzisiaj rosółek. I paczka piersi z kurczaka. I to są całe zakupy z Aldika. Czekajcie, bo się... Ale nie ma już tutaj. Wszystko, żeście pozabierali. Masz. I w Aldiku zostawiłam, słuchajcie, 34 euro niecałe. A czy ja miałam tu jakiś rabat z tego? Nie, słuchajcie. Nie widzę. Także ja idę to teraz pakować i będziemy rozpakowywać torbę z Jumbo. No i dobra, mam już popakowane wszystko, znaczy pochowane, także teraz lecimy z Jumbo. I pierwsze dwie rzeczy, no świetnie, które ja tu mam, to mieszanka groszku i marchewki. I te dwa słoiki były w promocji, 2 za 4. Jakoś tak, czy za 3,50. Także wzięłam do sałatki warzywnej jak najbardziej. Paczka paluszków, która jest już otwarta, bo musiałam dać Szymonowi w sklepie. I tutaj cała reszta zakupów. Ja tu nie będzie mnie widać. Przede wszystkim poszłam po papier toaletowy, bo jest w promocji. Jeden plus drugi za połowę ceny, także wzięłam dwie paczki po 12 sztuk, to mamy 24 rolki, także myślę, że mi teraz chociaż do końca roku wystarczy, bo u nas papier idzie jak woda. Dalej paczka szpinaku, znaczy czy jest zamknięty, bo jedną paczkę wziąłam i było tu w tyłu rozwalona i Antoś poszedł po drugą, ale zamknięty, także paczka szpinaku. I dzisiaj będę robiła na obiad właśnie makaron ze szpinakiem i z kurczakiem, także dlatego, ale też na pizzę myślę, że bez problemu będzie. Kawa, słuchajcie, wzięłam sobie, o Jezus, dwie kawy, jakaś ona taka zgnieciona, dwie takie kawy i też były w promocji, znaczy się są w promocji. Dwie za 11 euro, także też się opłaca, bo jedna normalnie kosztuje 8. Także wzięłam sobie dwie paczuszki. Paczka pomarańczy, bo będę właśnie robiła tego grzańca, także pomarańcze wzięłam. Ojej, pojedynczo się nie opłaca, także paczucha. Masełko, bo się nam już skończyło. O nie, kurde, nie to. Chciałam wziąć rybkę w sosie pomidorowym, ale widzę, że tu jest jakaś w ogóle inna. Nie wiem. Coś takiego. Dajcie znać, czy jedliście. Spróbujemy.
co ja tu mam dalej? Słuchajcie, krakersy o smaku zielonej cebulki i bekonu. One też były w promocji, czyli są. Następnie takie nasze tutaj cukiereczki, ciasteczka to są, tutaj są w smaku kokosowym, więc obowiązkowo wzięłam. A drugie są brownie, no i one też były w promocji chyba za 2,50, dwie sztuki za 2,50. Oczywiście Antusiowy Lipton, Antuś sobie wziął takie lody z Milki, jestem ciekawa jaki będzie smak. Drugi papier toaletowy, słucham. Puszka kukurydzy. Takie lizaki mi one bardzo smakują, one w środku mają gumę. Także wzięłam. Śmietanka do właśnie makaronu z czosnkiem. Jezuń! Śmietanka do makaronu ze szpinakiem. I ostatnie rzeczy to są dwa opakowania łososia, 2 za 7 euro, więc się mega opłaca. No i jeszcze jedna rzecz. Dalej mamy lody Magnum. Też dwa opakowania za 7 euro, także wzięłam. To jakaś nowość, jestem bardzo ciekawa tego smaku. Dajcie znać, czy żeście próbowali. I ostatnia rzecz, to Antyś sobie wziął pieniążki. Także tak się prezentują całe nasze zakupy. Zapłaciłam za nie 60 euro, z czego 20 euro miałam rabatu. Także myślę, że całkiem spoko, bo jest tego troszkę. No i co, ja idę tu teraz pakować i biorę się za robienie obiadku. Zobaczcie, jak on wygląda po tych M&M'sach. Halo, jak ty wyglądasz? Jak ty wyglądasz? O mój Boże, ciekawym, kto cię domyje, co? Tak, Antoś mi już tutaj przepakowuje całe zakupy. Tak? Pomagasz mi? Okej. Okay. Zobaczcie, jak mi Antoś ładnie poukładał lody, wszystko równiuteńko, no powiem wam, że mnie zaskoczył.
Obiadek mamy już gotowy i robiłam teraz z pamięci, natomiast pierwszym razem robiłam z przepisu Ania gotuje. Oczywiście zostawię Wam link w opisie. A tutaj słuchajcie, mamy rosółeczek, też się delikatnie już gotuje. Najgorsze jest to, że Antoś mi poszedł na drzemkę, także mam nadzieję, że za chwilę wstanie, bo jak pośpi dłużej, to w nocy nie będzie chciał spać. Budziliśmy go z Szymonem, ale nie do rady. Także ja się teraz biorę za robienie też grzańca. I słuchajcie, mam do Was jeszcze takie pytanie odnośnie vlogmasów, bo vlogmasy w tym roku będą, tylko powiedzcie mi, jak Wam bardziej pasuje, z rana czy z wieczora, w sensie 7-8 rano czy 7-8 wieczorem, czy Wam to jest obojętne, dajcie mi znać w komentarzach, no a ja idę działać z grzańcem. No i słuchajcie, taka sytuacja, że muszę jeszcze lecieć na szybko do sklepu, bo okazało się, że brakło mi pampersów dla Szymona. Na szczęście deszcz nie pada, ale powiem Wam, że pomimo tego, że kurtka się suszyła, to jest nadal mokra. Także no nie za fajnie. Teraz jest na dworze mega przyjemnie, szkoda, że wcześniej tak nie było. No ale trudno, także idziemy szybciutko po pampersy. Zapomniałam tak w ogóle czapki, teraz się skapłam. I może jeszcze kupimy coś do picia, w sensie jakąś kolę, bo nic w domu nie ma, także podejrzewam, że na samych pampersach się nie skończy. Wracam już ze sklepu i stwierdziłam, że idę się przejść przez park, zobaczyć, czy są już jakieś dekoracje świąteczne. I zobaczcie. Pierwsze jest tutaj już choineczka ubrana, skrzat w oknie, także czuć już... O, jak ładnie to wygląda? Czuć już magię świąt. Zobaczymy, czy będzie też coś dalej, ale myślę, że tak, bo to wiecie, że jest praktycznie grudzień, także już choinki, dekoracje zaczynają się pojawiać na maksa przed domami i w domach. O, tutaj mamy kolejne przed domem dekoracje. Także jak widzicie, pomalutku się zaczynają pojawiać. No nie ma tego dużo jak na razie, ale myślę, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. No i słuchajcie, ja się z tego miejsca z Wami pożegnam, bo zajdę do domu, kąpię dzieciaki i mam nadzieję, że pójdą do spania. I moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że taki weekendowy vlog Wam się spodoba. Oczywiście zostawcie łapeczkę, komentarz i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie również subskrypcję, co by być na bieżąco z każdym filmem. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie ma ogromne znaczenie, także serducho, buziaki i do zobaczenia w nowym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa pa!